zaplanowaliśmy sobie popołudnie z Kraszewskim. Jest to spotkanie, ale też szereg działań, które promują twórczość i sylwetkę pisarza. Tym bardziej jest to dla nas ważne, że od co najmniej kilkunastu lat pisarz jest nieujmowany w kanonie lektur szkolnych. Dlatego też postanowiliśmy tutaj przybliżyć młodzieży sylwetkę pisarza, tym bardziej, że właśnie ten rok jest ogłoszony rokiem Kraszewskiego w powiecie bialskim. W związku z tym przygotowaliśmy szereg działań, które przybliżają młodzieży twórczość, zwłaszcza twórczość poetycką, ponieważ wcześniej młodzież miała okazję poznać dzięki wystawie przygotowanej w czytelni pod tytułem Kraszewski, Tytan Pracy, poznała twórczość powieściopisarską, natomiast dzisiaj skupiliśmy się na twórczości poetyckiej. To właśnie ten rodzaj twórczości, która chyba jest mniej znana odbiorcom jak powieściopisarstwo. Jak zaczęli się kłócić, tak się z miejsca porwali, chatkę chcieli porzucić. Aż do drzwi puk, powoli. Kto tam? Otwórzcie proszę, posłuszna waszej woli, śmierć jestem, skąd przynoszę? Przedsięwzięcia została zorganizowana przez Klub Miłośników Książki. To grupa uczniów, która interesuje się czytelnictwem i sięga po książki. Tym bardziej, że ostatnio biblioteka wzbogaciła się w szereg nowych pozycji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zauważyłam właśnie wzrost czytelnictwa, młodzież chętniej sięga po książki, częściej przychodzi do biblioteki i czytelni. Wykorzystałam to, żeby zorganizować taką wewnętrzną naszą imprezę szkolną poświęconą Kraszewskiemu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest pisarz, po którego niezbyt chętnie młodzież sięga. Chociaż kiedy rozmawiamy na temat starej baśni, to są zainteresowani właśnie, że to tam ukazane są początki państwowości polskiej. W związku z tym młodzież czasem sięga, ale rzeczywiście jest dosyć trudno namówić. Bliskość Muzeum w Romanowie, właśnie to, że wychowywał tu się jako mały chłopiec, sprawia, że jesteśmy jakby zobligowani do poznania jego spuścizny literackiej i kulturowej. Wierzę w promień natchnienia zsyłany poecie, wierzę w każde serce bicie. Nie w jedno, ale w setne, nieskończone życie. We wszystko, czego głodna dusza łaknie. Za czym tęsknim, co nam braknie.